Nie od dziś wiadomo, że najlepszą przyjaciółką piwa jest golonka. A że tematem tego odcinka są patenty na grilla, to postanowiłem rzucić to mięsko na ruszt. Zobaczcie. Na początku wkładam golonki do garnka, dodaję liście laurowe, ziele angielskie oraz pieprz. Mięso zalewam w całości wodą i gotuję. Po 40 minutach dodaję marchew, pietruszkę oraz sól i całość gotuję jeszcze przez 1,5 godziny. W międzyczasie zabieram się za przygotowanie marynaty. W moździerzu ucieram kolendrę, kminek i rozmaryn, po czym przesypuję je do miski. Następnie wlewam 350 ml piwa oraz łyżkę miodu spadziowego. Z suszonych przypraw dodaję jeszcze po łyżce słodkiej papryki, grubo mielonego pieprzu i oregano. Do całości dokładam 4 sprasowane ząbki czosnku, trochę soli i całość mieszam. Po ostudzeniu golonek nacinam ich skórkę na krzyż i całość zalewam marynatą. Po godzinie przekładam mięso na grilla i zostawiam do czasu, aż całkowicie się upiecze. Gdyby Da Vinci był kucharzem, to pewnie tak by wyglądała jego Mona Lisa. No a że sezon grillowy trwa w pełni, to gorąco polecam Wam wykorzystać ten przepis.